Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o posterunkach, a konkretniej rzecz biorąc o botanice. Planowałem jako pierwszy film zrobić film o zoologii. Niestety okazało się, że do placówek, w których będziemy hodować zwierzęta, będzie potrzebna botanika. Także siłą rzeczy film o botanice powstaje jako pierwszy. No i dzisiaj sobie pohodujemy trochę kwiatków. Jak widzicie, postawiłem już swój posterunek. Postawiłem lotnisko, żeby mieć statek z zasobami pod ręką. I teraz tak. Co jest nam potrzebne? Żeby w ogóle zacząć z botaniką naszą przygodę. No oczywiście skill w botanice. Żeby móc go odblokować, trzeba wydać 4 albo 5 punktów chyba na wcześniejsze. Dopiero wtedy będziemy mogli odblokować botanikę. Wystarczy na jednym punkcie ją mieć. Nie trzeba mieć jej rozwiniętej jakoś bardzo na maksa. Później docelowo będziemy też chcieli mieć rozwiniętą zoologię i inżynierię placówek, ponieważ będzie to nam potrzebne do budowania lepszych budynków, bardziej wydajnych budynków. Co do save'a, czemu akurat na tym save'ie gram w tej chwili? Gridem jesteśmy podczas misji karmazynowej floty i trochę boję się odlecieć, żeby się coś nie skaszaniło. No jest dużo błędów i nie chciałbym na takowy trafić, że odlecę z misji i nie będę już mógł wrócić. Dlatego robię to jakby na zapasowym save'ie. No i teraz dalej. Jeżeli już mamy naszą botanikę wykupioną, w laboratorium badawczym nam się pojawi w rozwojach placówki ogrodnictwo. O właśnie, ogrodnictwo. Tego słowa cały czas szukałem. Ogrodnictwo i udomowienie. Teoretycznie, z tego co widziałem, możemy postawić bez rozwinięcia tego pierwszy budynek, więc tutaj spróbujemy na zerowym poziomie zbudować coś. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale no jak widzicie, tutaj z badań nic nie rozwijałem. Mam wszystkie badania na zero, a jak sprawdzałem, to bez problemu widzę, że mogę wybudować budynki potrzebne do ogrodnictwa, więc wydaje mi się, że nie musimy tego przynajmniej na początku rozwijać. Sprawa druga. Jeżeli chcecie hodować jakiekolwiek kwiatki, a niestety musicie je zeskanować na 100%. Nie wiem, czy konieczna jest cała planeta zeskanowana. Ja sobie tak na wszelki wypadek zeskanowałem całą planetę, żeby mieć ją całą na stówę. Teraz jak sobie podejdziecie do jakiegoś kwiatka, widzicie. Zasoby toksyna, czyli ten kwiatek będzie nam produkował toksynę, wymagane dane wejściowe, woda. Czyli jak będziecie szukać posterunku, będzie potrzebna na nim woda. Generalnie no, nie jest to jakiś problem, ponieważ wodę możemy postawić chyba, ekstraktor wody możemy postawić na każdej żywej planecie. Więc myślę, że tutaj się to da radę ogarnąć bez problemu. Chciałbym tylko jeszcze wam coś pokazać. Muszę znaleźć palmę. Nączep. Jak na złość żadnej palmy nie ma po drodze. A gdzieś tu ją przy placówce miałem, nie? Specjalnie szukałem, żeby była. A jeszcze wbiegłem w jakieś tałatajstwo.
Kurczę, nie wiem, czy czasem na Palmie nie postawiłem lądowiska. O, może nie. Jest Palma. Tutaj na przykładzie Palmy. Zasoby toksyna, czyli ona tak, żeby produkowała nam toksynę. Niestety nie ma żadnych informacji odnośnie, czy możemy ją hodować na posterunku. Co za tym idzie, nie możemy. Także możemy hodować tylko te roślinki, które mają informacje. No puśćcie mnie. Które mają informacje, że budowa placówki dopuszczona. I w większości przypadków, jeśli chodzi o rośliny, dane wejściowe, no to będzie woda, czyli będziemy musieli doprowadzić wodę. No dobrze, jak mamy wybrane miejsce pod placówkę, jak mamy zeskanowane kwiatki, które zeskanowaliśmy, wypadałoby postawić naszą pierwszą szklarnię. Czyli wchodzimy w menu budowy. No i szukamy szklarni. Weźmy sobie, przejdźmy na widok z góry, zawsze jakoś tak wygodniej się na tym buduje. O, trafiłem na mały błąd przed chwileczką. Nie mogłem wybudować niczego przy widoku z góry. Już kiedyś tak miałem, także zapis i wczytanie gry spokojnie to naprawi. Sobie postawimy na tym śmierdzielu turbinę wiatrową, bo tak jak wspominałem, czy instalacja słoneczna, czy tutaj turbina wiatrowa, nie ma większego znaczenia, ponieważ jedno i drugie produkuje 6, tylko może zerknę. Blin. W sumie tych zasobów ma więcej. Postawimy sobie instalacje słoneczne, pomimo że te wiatrowe wyglądają fajniej. No ale odsuńmy sobie troszeczkę nasz tutaj punkt posterunku. I puknijmy kilka. Na początek 4 w zupełności wystarczą. A miało być ładnie prosto, ale nie wyszło. No trudno. No dobrze, całkowite zasilanie mamy 24, więc dosyć dużo. Teraz weźmy, przejdźmy do konkretów, czyli naszej szklarni. Szklarnię mamy postawioną. Jak tam widzieliśmy, weźmy sobie, wyjdźmy może nawet z trybu budowy. Do produkcji potrzeba wody. Jeżeli byście nie mieli zeskanowanego któregokolwiek z tych kwiatków, szklarnia wam pokazuje wszystko, co możecie budować na danej planecie. Jeżeli któregoś byście nie mieli zeskanowanego, to byłby on po prostu wyszarzony. Ja, jako że mam całą planetę na 100% zrobioną, mogę każdy z nich zbudować. Weźmy sobie, wybierzmy włókno. Jak widzicie, do produkcji potrzebna jest woda, także machnijmy sobie teraz jakieś źródło wody. Oczywiście widok z góry, żeby nie wkurzało. Wydobycie wody, no, nie jest najszybsze.
nigdy bliżej, naprawdę, ale Lipton. Dość duży zasięg ma to. Ale to nic. W sumie może i dobrze nawet, ponieważ zrobimy mały myk. Mamy postawione nasze ekstraktory, jako że produkują wodę, przydałby się nam pojemnik na płyny. Sobie postawimy ich pięć sztuk na razie. I teraz musimy to jakoś połączyć. Pamiętajcie to, o czym mówiłem. Bardzo ważne jest, który pojemnik jest wejściowy, który pojemnik jest wyjściowy. Także pierwszy z lewej zrobimy wejściowym. Drugi do trzeciego. Trzeci do czwartego, czwarty do piątego. I teraz nasze ekstraktory podłączamy do pierwszego pojemnika, pojemnika wejściowego. Jeden i drugi. Pamiętajcie, żeby podłączyć do pierwszego, nie tutaj, bo będzie to pojemnik wyjściowy, to by się mogło coś schrzanić, tylko do pierwszego. I tego samego, do którego podłączyliśmy pierwszy ekstraktor. Teraz pojemnika wyjściowego tworzymy połączenie do naszego ogrodu. Znowu zapomniałem, szklarni. Naszej szklarni. Ale musimy pamiętać o tym, że szklarnia też będzie produkować, także przyda nam się magazyn tutaj na produkty stałe. Postawimy je sobie tu z tyłu. Także 5 sztuk. Jest to tak typowo pokazowa baza, więc... No i łączymy podobnie. Pierwszy z drugim, drugi z trzecim. Ja wiem, że powtarzam tutaj oczywiste rzeczy, ale bardzo łatwo tu zrobić błąd i funkcjonalność całego posterunku po prostu się nam posypie, nie? No i teraz naszą szklarnię łączymy z pierwszym pojemnikiem, z pojemnikiem wejściowym. Weźmy sobie, wyjdźmy, zobaczmy, czy to działa. Woda, zasoby 11. Włókno produkowane. No co za babszczyl. Widzieliście ją? Nie chce mi tu wleść. Sobie sprawdzimy nasz magazyn, jak wygląda. Woda 13, czyli ładnie, szybko się zbiera. W ostatnim kontenerze już zaczęło się zbierać włókno, także wszystko działa bezproblemowo. Weźmy, skoczmy sobie na statek, albo możecie też po prostu zamiast statku wybudować sobie ławeczkę. Ja zawsze stawiam duże lądowisko, jest to wygoda. Generalnie zawsze można przywołać też statek sobie pod nos, nie trzeba będzie się tutaj pierniczyć z nim. Gdzieś tam biegać daleko czy coś, nie? Teraz się kiwniemy, zobaczymy, jak tam będzie szło wydobycie i za chwilę się widzimy. Hey there. Time to get moving.
Pamiętajcie też, że wszystkie ekstraktory, wszystkie fabryki produkują według czasu uniwersalnego, czyli nie czasu obecnej planety, na której jesteście, tylko według czasu uniwersalnego, więc jeżeli sobie polecicie na przykład na taki Beset, gdzie czas jest znacznie szybciej leci, tych zasobów przez jedno spanko znacznie więcej, nie? Zbudujecie. Woda 347, woda nam się bardzo ładnie zbiera. Jak widzicie, kwiatki no brzydkie, bo brzydkie, ale będziemy potrzebowali włókna akurat. Przynajmniej tak mi się wydaje, że włókna będziemy potrzebowali, mam taką nadzieję. Ostatni magazyn już jest zapełniony, przedostatni magazyn prawie też już jest zapełniony, więc wszystko ładnie nam się zbiera. I teraz tak, jeżeli byśmy chcieli hodować zwierzaczki, wejdźmy sobie w tryb budowy podobnie. Tutaj będzie nam potrzebna chciałbym go jak najniżej postawić. Do niego będzie nam potrzebna zoologia, przynajmniej też na pierwszym punkcie. Nie wiem dlaczego od razu jakieś zwierzaczki mi się tu pojawiły. A. I teraz tak samo możemy produkować toksynę, składnik odżywczy, czynnik metaboliczny. Zależy jakiego tam zwierzaczka sobie wybierzemy. Do produkcji potrzebne jest włókno i woda. Czyli co, skoro wodę mamy, dość sporo jej. Możemy podłączyć też nasz budynek ze zwierzaczkami. Włókno właśnie specjalnie wybrałem po to, żeby móc zasilić właśnie naszą farmę zwierzaków. Więc weźmy, podłączmy włókno. No i zobaczmy, jak to działa. Woda 351, włókno 292, Sara już tam robi jakąś rozróbę. No widzieliście żabę? Przyszła mi tu zabijać moje zwierzaki. Musimy też pamiętać o tym, że nasz zwierzyniec też produkuje przedmioty, więc przydałby się jakiś magazyn na nie, nie? Tak samo jak poprzednich, postawimy sobie 5 sztuk. No i tak samo jak poprzednie je połączymy. I teraz podłączamy nasz zakład hodowli do magazynów. Wychodzimy, sprawdzamy, czy wszystko działa.
Mogłem tu jakąś drabinę wybudować. No, toksyna 8-9. Ładnie rośnie. Faktycznie przez chwileczkę prawie 10 toksyn. Jest nieźle. Jeszcze jedna dodatkowa sprawa. Nie głupim pomysłem, no bo jest to planeta żyjąca. Mamy tutaj dosyć dużo form życia, różnych form życia. Byłoby postawienie kilku wieżyczek, które by broniły naszą farmę. Które by broniły naszych zwierzaków, nie? Żeby tutaj nic im tyłka nie podgryzało. Także możecie zamontować dodatkowo na przykład dwie turbiny powietrzne i postawić wieżyczki, albo dodać panele słoneczne i postawić wieżyczki. No, jak to tam już wybierzecie, nie? To już jest wasza sprawa. Tak patrzę, czemu nie mam wieżyczek ustawionych obok hodowli zwierząt, ale może mam. A nie, przepraszam, dobrze, jest wieżyczka, dobrze, pilnuję sprawy, więc nic raczej nie powinno się tu zbliżyć. Możemy jeszcze jedną sobie na przykład przy zwierzakach gdzieś tu postawić, żeby nie było tak, że jakaś znowu żaba nam się tu zakradnie, nie? Tylko pamiętajcie, że wtedy stawiając wieżyczki, musicie też trochę podnieść ilość zasilania, nie? Tego już no nie uwzględniam w tabeli, bo to jest, powiedzmy, dodatkowy luksus i nie jest to jakoś wymagane. W tabeli będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy, czyli 4 solary, jedna szklarnia, jeden zakład hodowli zwierząt, 2 pompy, plus magazyny na to wszystko, nie? Lotnisko też nie jest uwzględnione. Mówię, tabela przedstawia tylko takie maksymalne minimum, które będziemy potrzebowali do początkowego, do rozpoczęcia posterunku. I to są takie największe podstawy, tak? Minimum potrzebne do rozpoczęcia jakiejkolwiek zabawy właśnie z botaniką czy z zoologiem. Wiadomo, że jeżeli będziecie chcieli iść w ilość, po prostu będziecie musieli wymnożyć sobie surowce na to potrzebne. Zapewne postawić więcej pomp, które będą doprowadzać wodę, więcej magazynów, żeby nie tracić urobku. Właśnie, a propos, jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o zwierzaki, o zoologię. Nie wiem dlaczego, ale są planety, na których nie można postawić tego budynku. Pomimo, że występują na tych planetach jakieś tam zwierzęta, to i tak nie będziemy w stanie postawić tego budynku. Po prostu gra nam nie pozwala z jakiegoś tam swojego własnego widzimisię. No i druga sprawa, jeżeli chcecie hodować zwierzaki, tak samo jak z kwiatkami, musicie mieć je zeskanowane na 100%. Starałem się to zwęzić jak najbardziej i powiedzieć jak najprościej się da. W razie jakichkolwiek pytań, piszcie, pytajcie. Priv, YouTube, grupa na Starfieldzie, obojętnie. Jestem do dyspozycji. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia.